Witajcie moi mili. Mamy sobotę, jakąś 21:30. Jedziemy sobie ulicą Stasica. W tej chwili troszeczkę zimnawo, w nocy ma być przymrozek. Jadę sobie do kolegi teraz. Pojeździmy sobie razem na dwie hulajnogi. Plan jest taki, żeby pojechać na Podwolinę. Zobaczymy, ile Sławek ma prądu w baterii. Jak będzie wystarczająco, to może dojedziemy. Jak nie, to będę go ciągnął. Stasica Mickiewicza. Mamy 23 października. Troszeczkę jest mokrawo. Na kostce akurat wysycha szybciej. Ale widzę, że droga mokra, bo za dnia padało. Po prawej liceum Eloken. A my ciśniemy prosto na McDonalda, potem energetyków, no i dalej aż do Jamajki. Nie aż do Jamajki, chyba się cofniemy, a zobaczymy, może tam skręcimy. Po prawej mleczarnia, wjeżdżamy w tej chwili na ulicę Energetyków, po lewej Spacerowa. Tu chodniczki troszeczkę mokrawe, więc trzeba zwolnić i znów zakręcik i prosta. Kupę liści trzeba uważać, żeby nie przyhamować przednim kołem, bo można zaliczyć glebę. O, OZ przed nami i skrzyżowanie. Jak będzie zielone, nie, tu chyba nie będzie, bo tu trzeba wcisnąć guzik. Zobaczymy, jaki tam czas. Oni teraz mają 6-4 sekundy. Dobra, to naciśniemy, bo później nie ma jak przejechać na drugą stronę. O, tu jest wjazd łagodny. Gdzie to było? Za daleko. Za daleko. Proszę Państwa. To nie było tu. Tylko to było gdzieś tutaj. Sławku, Sławku, gdzie Ty to mieszkasz? Piszemy, że jestem. Lux świeci wszystko tak jak chciałem. Wszystko świeci tak jak chciałem. Parafia Matki Bożej Różańcowej. Sławek, jesteś! Siemano. Nie mam na fulla. Co to znaczy na fulla? Że na maksa? Dobra. Zbieramy się. Fajnie by było jakąś muzyczkę puścić. Ale będzie ją trzeba myć. Ale już to widzę, że jak nie wygląda, że jest taka duża, strasznie zwielka, no. Ale weź spróbuj ją podnieść, tak złapią za kierownicę, szarpnią do góry, chłopie. Ej, jedzie coś. No jedzie! Te cztery dychy pojedzie? Czy cztery dychy pojedzie? To może nie męczyj tak ten na maksa. Co? Może nie męczyj tak, wiesz, na fulla, żeby ją tak wymordować, nie? Bo ja wiem, że jak się jedzie te na maksa, tak powiedzmy te 30, to jest chyba tak optymalnie. A jak pojedziesz, wiesz, będziesz cisnął na fulla, to ta bateria będzie tak w dupę dostawać, że znikają te kreski w oczach. A ty mówisz, że ja po lesie, jak to jeździć, jak tu, wiesz, źle widać? Ale nie ujechałbyś bez światła, nic. Nocą nigdy nie jechałeś? Co? Nigdy nocą? No, pomieszczę, no. Zobaczymy, jak ci będzie szło, bo kółka, wiesz, żebyś zębów nie zostawił, nie? Nie, to... O, hopa, nie. O, tak będzie mniej więcej.
Telepie? Czy spoko? Co? W miarę, to jak czarne zobaczysz, to mów. No i ta prosta, bo mogę nawigację odpalić. Tam prosta, dojedziemy aż droga Przyszów Nisko, tam koło, niedaleko cmentarza w lewo, znaczy w lewo, w połowie drogi, ale ogólnie jak pociśniemy prosto, no to po lewej będziemy mieli podwolinę. Jest dużo, dużo krótsza droga niż jakbyś jechał tak na nisko, bo potem jest trudno się przebić, żeby na drogę bardzo nie wjeżdżać, nie? Tam też byłem w lewo. Ale już po palcach czuję, już ciepło jest. Fajnie dzisiaj jest. Jakby nie te chmury, dwa dni temu była taka ładna noc. Maniak w dzień wyglądało. Księżyc oświetlał wszystko. Tutaj samochodem się można fajnie przebić. No bo tutaj teoretycznie to... ładna ta droga jest. No. Cicho, właśnie. Cicho. Liście. Albo deszcz pada. No, fajnie, fajnie. Takie można... dla ludzi o mocnych nerwach spadać się w tym miejscu bez latarki. To tak ciepło by było. Czyli musimy do Sopotka dojechać. Albo wcześniej. Któraś po prostu skręcić w lewo i ciąć na lewą stronę. Ja zobaczę jeszcze na mapie tej satelita... A nie, nie łączyć. Nie ma... bo bez tego to licha. Jak to się robi, żeby ono się zwróci? Tu jesteśmy przy tej drodze. Tu. Tu jest podwolina. Tu i w lewo. I wyjeżdżamy na... nie w nisku, tylko na podwolinie. O, tu idzie droga ta na podwolinę. O, tutaj. O, tutaj. Więc musimy się po prostu przebić do przodu. O, tutaj. Tu są te dróżki, widzisz je, nie? Te kreski. No to pojedziemy tą kreską do przodu. Tu chyba tory lecą. Ale to słychać, jakby szedł ktoś, nie? Czekaj. Liście, nie? Jak się jedzie do tego, ale dźwięk jest niesamowity. Dobra, to chodź, pojedziemy prosto i zobaczymy. Kurwa, nie mogę ruszyć. Nie mogę ruszyć łagodnie. Tu dzisiaj przejazd prawą stroną. Dasz radę? No nie, no to na po... co to było? Od spodu? No co to było? Nie, tu coś rąbali drewno, tak? Chyba tak. No to widzisz, jak jedziesz cały czas jednostajnie, to bateria, pamiętam, że kurde, spokojnie jechałem tamtą mało na kochany, ona była jeszcze mniejsza niż twoja. I wracałem. Nie, było to. Albo te patyki ci podbijają, bo najeżdżasz, druga strona uderza od spodu. No nie mogę ruszyć jak człowiek. Prosto. Uważaj na jak już piachu nie było. A ty do roboty idziesz? O, to dlatego wyszedłeś. Się nie uśliznęło koło, bo na bok pójdziesz. Tutaj jest droga na Rzeszów. To jakbyśmy dojechali, wiesz gdzie? O, do tego paska. To wyjedziemy tam, gdzie jest taki... w lesie po prawej stronie taki parking. Zrobimy z jedno kółeczko, fotka na tym, jak to się mówi, na tarasie widokowym. No i możemy wrócić albo asfaltem, chyba asfaltem, nie? Chyba, że chcesz lasem, to... albo w ogóle inną drogą. Piasek, no ale zaraz dojedziemy do drogi. No, taki piaseczek jest... tak jakby coś jechał, jakiś traktor, nie traktor, jakby czołg jechał. Jeszcze jeden odcinek prosto. Jeszcze jeden prosto taki... O, tu jest jakaś trawka, dobra. Jeszcze jeden odcinek taki prosty i następna już będzie w lewo. Nie, no tutaj, bo mam rozpinane, żeby nie wyciągać za każdym razem kabli, wiesz? Żeby nie ściągać tego, tylko lampkę odpinam, a wszystko reszta zostaje. No, dobra. To jeszcze co, czekaj sobie, zobaczę, gdzie my jesteśmy, bo tu przed nami Rudnik, proszę Państwa. Nie, do Rudnika to nie, ale jakbyśmy tak patrząc przed nami, to jest tylko Nowosielec teraz. No, a zobaczymy. W lewo. Dlaczego tak? Woda stała. Dojedź tylko do tej drogi. Dojedź do tej drogi, o! Co to za piękny pomysł? Szkoda, że nie pada deszcz.
No widzę właśnie, jak tylko te huśtają trzy nogi. O, tu jest coś lepiej. O! Ja tam się nogami podpieram, żeby się nie wywalić. Co? No to jest droga i tu wylecimy w stronę Warchołów. Możemy... A tu będzie jak? Możemy pociągnąć jeszcze jedną prosto. A jak będzie tak samo? Ile? Jedna spadła? No ale to już tak jesteśmy kawałek odjechany. Co? Dobrze, dzielna jest. Jeszcze jest czysta. Sarenek nie ma. Dzików też. Uważaj, bo tu wilgotno. Ziemia kiepska, piachowa. Tutaj trochę pod górkę będzie. Może sobie nabierz prędkości. Jedziesz? No mówię, pod górkę jeszcze piasek. Czyli co, przeleciałeś? Nie. Żyje, no nie ma się, no. Co, umyjesz sobie. Znaczy ja i tak pojadę, żeby było nawet, wiesz, po pachy było w wodzie, to pojedzie. Nie, nie jest źle. Lepsza jest trawa niż ten piach. No, dla sportu, dla zdrowia. O, zaczyna się zarośnięte trochę. O! Ale byś wyciął teraz orła. Dobrze jest. Jak ci koło zjeżdża, tak jakby pod kątem tu było trochę. Wygląda, jakbyś surfował po liściach. Ważne, żeby wyjść z wszystkimi zębami z tej przygody. Uuu, tu jest dziura. Ja nie mogę. No a ile jedziemy? Króciutko, masz jakiś czas, o której pisałem? Dobrze jedziemy. No, zaraz będziemy ten. Zaraz, no jeszcze zaraz. Drugie tyle, co teraz przejechaliśmy od tego zakrętu. I wylecimy na tym, no, na tym parkingu takim małym. To by wszystko fajnie w dzień wyglądało, te liście. Tak skaczące. Za tobą po prostu taki pioroposz liści podbija. Nie, lepiej chyba. A co to, to pod górkę? Nie, prawda? Co? Co? Nie, jest coś. Zobacz. Patrz, jak jesteśmy. Nie no, coś chyba jest. Czy nie? Jest, tylko tak zarosło. Browiska. O, jakby tu była jakaś dziura, to ja jej nie widzę. Nie wiem, czy nikt... widać mnie w tych paproci? Yeah. Tu jest droga w ogóle? Yeah. No to by nas nie znaleźli długo. Ja, czekaj. Ale popatrz, jak się człowiek przyzwyczai do wzroku, to niebo widać ładnie. No i potem jest ta droga, potem prosto i patrz, wylatujemy tutaj już. Ale ja nie utrzymam tak długo. Tu pokazuje mi, żeby coś było widać, to musi być 8 sekund. W dzień to by było super. No dobra, niedaleko. Przejedźmy to i na spokojnie. I będziemy, wylecimy już, będzie nagroda. O matko, świetna. Dobrze, że mam amortyzator z przodu, tu coś przyjął. Dobra, no spokojnie, bo już byśmy leżeli, no. No nie wyjadę. Dobra, będę jechał bardzo powoli teraz. Jest dziursko. Jedziesz? Nic nie widzę. No nie no. Wiesz co, ty nie masz żadnych takich noża z kombinerkami? O, droga! Droga. To jak to się... Kurde, popatrz, mogliśmy jechać tam jeszcze dalej jedną. Spadek baterii. Nie ma nic. Dwie kreski z pięciu. Bo tam się umęczyła na tych dziurach. 10, 20. Tu będzie jakaś taka główniejsza droga przed nami, ale to jeszcze nie będzie ta. Ale tu już widzę, że dobrze jest rozrysowana, tak, że widać ją z nieba. Bo to jest chyba ten odcinek. Tu w lewo był. Przy takiej prędkości to jeszcze gumę upalę. Czuję to.
Skater! Bo tutaj pogotowie to nas chyba nie dojedzie. Chociaż stąd to już by dali radę. Dobra, właśnie wyjechaliśmy prawie z mojej mapy. Ale dojedźmy do tej drogi chociaż. Cywilizacja! Dobra, na lewo chyba. O, może być. Dobra, jesteśmy na tym parkingu. Stop, jedziemy, poczekaj. Chcę przesunę mapę. Proszę pana. No, możemy pociągnąć prosto. Prosto. To miniemy Warchoły, tutaj są te jeziora przed nami. No i po prawej już będziemy mieli nie bardzo blisko. Dobra, to tu jest dydaktyczna ścieżka przyrodnicza. Proszę bardzo, jeszcze będzie troszeczkę naukowo. Bo to jest taka droga podobna do tej na Kochany. Ona ma takie hopki małe, nie? Tak jakby woda stała. To jest jakaś punkt czerpania wody. Dobrze, prosto. Jeszcze kawałek, zaczną się domy. Gorzej to by było, jakby któryś z nas złapał kapcia. Ja pierdzielę, jakie dziury. Takie są wystające, nie? No nic, jedziemy. Tak? A co tu jest tutaj w prawo? Czekaj. Może tu nie będziemy wyjeżdżać tędy, no. Chodź. To jest ta rzeczka, co chyba płynie wzdłuż zalewu na Podwolinie. Uwaga, piasek. Jest, dojechaliśmy. Widziałeś? A byłeś tu kiedyś, czy nigdy? No, ale udało się. Panie, jesteśmy na miejscu. No i wyjechaliśmy tutaj koło pump trucku. Na samym początku albo samym końcu. Jest, kosteczka. At last. Wow. O, to może być śliskie. A jak woda na tym stoi. Ho, ho, ho. Czad. Patrz, co tu się stało w ogóle. Muszę powyjmować coś tu. Ja. Dobra, to tylko patyczki. Powyciągam sobie ten. Tutaj można by obdarować pół wsi. Konie by się najadły z tego. Dobra, będzie. Będziewa. Ale to zrób ten, czas naświetlania jakiś. Nie wiem, czy ci tak wyjdzie z ręki. Wyjdzie? Statyw mam pierwsza klasa. Tylko się nie ruszaj. Wypadła mi ta. Na 8 sekund się nie ruszaj. Powinno być, nie? O! Teraz mój dziadek mi wypadło. Aż tam? Z wiatrem poleciało. No super. Tylko samegowy jesteś. Samegowy. No u mnie? Luzy rejtuzy. Tylko jeszcze Photoshop płynę. Luz. To chodź, przyjdziemy się, tu nikogo nie ma. O, tu już ładnie to wygląda. Kiedyś miałem ochotę przyjść tutaj z tym, z aparatem, tym tego Nikona, co taki bardzo zbliża i zobaczyć, co widać stąd salówki. Z samej góry. Bo może być fajny widok. No, kominy widać. No, to jesteśmy w połowie, nie? Ale ta lampa tak daje, że nie widzę stopni, jak idę w tą stronę. No, już coś się pojawia koło kominów. No, 100 stel chyba. Nie, no jeszcze za... Tyle? Jeszcze kawałek? Jest. Elektrownie widać, coś tam wystaje na horyzoncie. Da się coś oprzeć, żeby nie spadł? Strasznie wieje. No tak. Trzymał będę jedną ręką do ścianki. No, nice. 30 sekund. Kurde, nic nie widzę. Dobrze jest. Teraz trzeba wymyśleć plan, jak wrócić. Żył paćkany? Wreszcie to wygląda, jakby jeździło. Za tydzień nie pojedziemy w drugą stronę. Tam jeszcze Bojanów czeka. Mówiłem ci o Lipie, dzisiaj Zaklików. Tam też jest ładnie. Wracamy.
Nie ma to tamto. Zaraz będzie niedziela. No tam w sensie tak jak jechaliśmy, tylko potem nie jedziemy do lasu na te betonowe płyty, tylko w prawo na drogę. Blisko było! A potem jeszcze chwilę byś leciał, zanim byś się przywitał z betonem. O, teraz czuję strasznie, że wieje. Tu w lewo i na końcu już wyjedziemy na drogę. I a nie, no i tutaj jeszcze w prawo ostrzej. O właśnie. Bo my przyjechaliśmy z tamtej lewej strony. No i prosto. I tu wyjedziemy na torach w Nisku. Co? No, też leją, no. Ale po palcach już czuję. Mówię ci, w lesie było dużo cieplej niż teraz. Tutaj to naprawdę czuję, że jest zimno, taki przymrozek. A w lesie to naprawdę było mi gorąco. I powietrze stało, nie? Jakby to była dziura. O nie, no tutaj to trzeba jakoś to ominąć. O mamo. To jeszcze tylko tak, ten zakręt, potem prosta w lewo i koniec. O, na liczniku mam 888. No, włącz. Nie pały jej do 30. No jedna. Myślę, że już po prostu za szybko jedziesz i on łączyło, żeby ten BMS się nie, coś mi nie stało i on co odłącza po prostu prąd, żeby nie zeszła bateria poniżej poziomu krytycznego. No eko, no. Czyli 17, tak? Co? No, wymęczona. No, no dobra, ale jedzie. Lepiej to niż nogą, nie? No ale popatrz, już ten chatę widać. Tam samochód jedzie. Samochód! Dobra, jedzie auto. Bierzesz mnie. Szaleństwo, zaraz znowu ci zacznie pikać. Nie, ale i tak uważam, że dobry wynik. Nie? Jakby teren był taki cały czas normalnie, cały czas beton, to lajtowo. A jedzie. Spoko jest. No mało, ale chyba było tak mało, bo nie dopompowywałem ostatnio. Nie? Dobra. Następnego. No, do hejo, papa. I tym optymistycznym akcentem ja sobie wracam do Stalowej, do siebie, do domu, bo zaraz będzie niedziela. Wam dziękuję za ten film, najbardziej dla tych, co wytrwali jak zwykle. I do zobaczenia. Hej!